Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Konradowicz, a my dziś kontynuujemy grę w Contraband Police i rozpoczynamy. Mariuszu, obrazy chorosznej spaliście. Gotować na żyrobot Sadennaja? W czasie wojny, tak, jestem gotowy na kolejny ciężki dzień w pracy. W karikatce. Puścimy sobie tutaj już jakiegoś gościa, niech sobie wjeżdża. Miał tylko jeszcze... O, światło mogę sobie zapalić, jak miło. Ja sobie tylko zobaczę kwaterę, mam ulepszoną. No magazynu nie mam, ale... Magazynu to ja nie potrzebuję. Więzienie ewentualnie by można było ulepszyć na ten ostatni stopień. No i to tyle. Sierżantów wszystkich mam ulepszonych. Mogę ewentualnie tego teraz duka sobie kupić, tak. Żeby po prostu zobaczyć, jak wygląda, nie? 25 pojemności, a ten ma ile? Też 25. No to w sumie nic naprawdę specjalnego. Witam. Już jestem. A nie, no i dokumenty to wiadomo, muszą być. Bez dokumentów nie ma roboty. Dobra, i tak. A już nie ma tego, inne mogą wieść, tylko że... Ci z Albarak muszą mieć pozwolenie na wjazd i azyl. No się zgadza. No trzeba sprawdzić to zjednoczone rali, nie? Jest w porządku, ptaszki też są w porządku. Okej. Czyli wszystko jest w porządku. Tak, teraz ta data ważności jest w porządku. Jest w porządku, a jest też w porządku. Na razie, panie w okularkach, wydajesz się pan być czysty. Mi się wierzyć nie chce. Tak by się wydawało, ale... No właśnie. Zalawę menu Aćmiru. Proszę opuścić. Obar od obar szuplista kontrabandu. Propszaju reliska menu maszynu. Ać bagra eto akryski bako. Nie no panie, 660? Zapomnij. Życiu. Nie tak. Tylko to mogę zrobić, pieniędzy to ja żadnych od pana nie chcę. Tu w tym miejscu mnie od razu przełapali. Dzień dobry. Wiecie, mówiłem, to jest zbyt mocno podejrzane. A my przejdźmy do kontroli pojazdu dalej. O, już widzę. Kolejne miejsce. Pięknie. Tutaj też. Dawaj. Nie mam naprawdę wolnego miejsca. Tak, oczywiście. A tu poczekaj sekundkę, dobrze? Trzeba coś załatwić. Nie, panie, tutaj ten magazyn. Bo tą siekierę tu w końcu odłożyłem, czy ja mam tylko jedną siekierę? Czy mam tylko jedną siekierę, to ja nie wiem. Ciekawe. Nie ma się zaopatrzyć w jeszcze jedną siekierę. Tak wychodzi. No dobra.
nic więcej tu nie wymyślał. Bierzemy co nasze. Ale widzę, że tu pan naprawdę masz dużo tego. Nawet te pieniądze, co bym wziął, to by mi się nie opłacały. Nie tam tu. I to w każdym kole, w każdym. Aż muszę iść to zostawić. A ile tej broni? Kończę za to, to mi powinni zapłacić potrójną premię. A, tu jest sikiera. Czyli widzę, że już tutaj dużo rzeczy mam. Dobra, trzeba będzie... A, bo ja wiem, no bo ja się wczoraj zdenerwowałem na tą grę. Znaczy na mnie wczoraj, dla państwa, no już trochę czasu temu. To tu przyszło list. Pańskie decyzje, moje dzieci zostały zupełnie same, bo w tym kraju obiecałem żonie przed śmiercią, że będę się nimi opiekował, ale odebrał mi pan tę szansę. Przytrafi się panu kiedyś podobna tragedia. Ojej, ojej. Panie, no ja tu tylko robotę wykonam. Broń. Broń. Broń, panna, broń. Witamy, a tu w środeczku pan coś ma, jakiś i coś. Nie, tu nic nie ma. Cóż, szkoda. Czyżby to tylko w koła było? Już. Naprawdę, nic z siedzeniu. Jeszcze tu sobie zobaczymy. Nie, od spodu nie idzie dojrzeć. I siedzenie. Jeszcze no właśnie pod maskę trzeba zajrzeć. Czy nic tu więcej nie widzą? Tu? Nie, tam nie ma. No, od spodu też nie. Nie, tu już nic nie widzą. W drzwiach też nic nie było, w bagażniku. Też cisza. O, właśnie, jeszcze tu jeden zderzaczek. Dawaj pan. O. Na moje to już by było tyle. Dziękuję. Teraz zobaczymy. Nie, to jeszcze nie było tyle. A jeszcze jedno w silniku było. No cóż. Zdarzy się nawet najlepszym. Znaczy już nie musimy jechać po tą sikierę, żeby kupić. Zostawimy tylko to tu. Jeszcze trochę się tego zmieści, ale już widzę, że niedużo, bo to coś... Ostatnio te przemyty duże są. Witam. Pan bardziej czysty, czy też coś przewozi? A nie z Alvarak, ale już tu widzę, że regulacje wjazdowe się panu nie zgadzają. Tak, błąd porównania. Alvarak. Jest w porządku, to też jest w porządku. Jest w porządku i list przewozowy chyba też. I pan Mikros, to się zgadza. Nasr Polat, Nasr Polat. 159 jakiec, 3. Na tę ważność jest w porządku. Pana Masę sprawdzimy jeszcze. Zgadza się. Wyglądasz pan podobnie jak na zdjęciu nawet, a numerów rejestracyjnych. SGL9465ZA. Dobrze. Jeszcze sobie tylko policzę, wiesz pan, ile tutaj pan w bagażu przewozisz? To do pana nie mam żadnych podejrzeń. Trzy bagażu i dwa my dwa. Ale no niestety pan nie może wjechać, bo pan nie idzie na azyl, tylko do roboty.
A ten mikro z przypadkiem nie powinien być z przodu zderzaka, no właśnie, powinien być. Jeszcze zaznaczymy brać zderzaków. Jednego z przodu. Światełka tu aż opony są. Jedna wybita szyba z tyłu. Jedna wybita lampa. A dwóch zderzaków pan nie masz. Jedna wybita lampa. Zderzaka z tyłu nie ma. Opanki są w porządku. No, reszta by się wydawała być w porządku. Dziękuję i do widzenia. Zapraszam kolejnego. A ja opna wy ostorszniejsza prać ili migracji. One madre przestępna ada terrora. Może należeć do rebelii, a pan nie należysz? Chyba nie. Na szybko sprawdziłem coś. Karistan. A Karistan jest na czerwono, to by się zgadzało. Nie to, panie. A Karistan. Karistan, ja widzisz pan na czerwono. Jeszcze te paszporty sprawdzimy. Znaczyć się. Trochę coś krzywy pan. No ale dobra, się zgadzam. Arturek, Nawczynko. Tutaj też się zgadza. Numery dokumentów też się zgadza. A ważności też się zgadza. Już warilne 4x4 pan mówisz? Inaczej, że to 4x4 jest. No by było to, nie? Jeszcze sobie masę pana sprawdzimy. 1500. A się pan mieścisz? One 8952BM. O, dobrze. Łączak. Łączaki pan masz rzeczywiście przewozić. Okej. Okay. A dwa kończaki, dwa bagaże, trzy detergenty. Czemu trzy, a nie cztery? A bo tu jeszcze są jedne detergenty. Okej. A czyżby pan miał naprawdę przyjechać? Wszystko się zgadza, nie? Przecież na tym zdjęciu pan nie masz okularów. A może i tak ma być. Zdjęcia niestety z niczym porównać nie mogę. Tylko na oko sprawdzić, a jak na moje, no może i pan nosisz po prostu okulary, nie? Samochód w stanie perfekcyjnym. Nasz obywatel. Zapraszam. Tu psaja, a ciobaczysta! Kolejny, proszę. Idealnie. A dajcie wariuszu komandieru. O, pan handel prowadzi. Wariusz, my madre informacji, to aż na opoka. Budrowy bagryszta, to daniezy? No już, sprzedaję. Czy nie chcesz pan więcej kawy? Proszę, po 23. Jedna z naszych tych z rangu przemytników informuje o narkotykach zakopanych w starych ruinach, szczęki czekają na odbiór. Jak to mi się? Dokumenty chcę.
niedawno byliśmy na czymś takim. On się zgadza, na azyl pan jedziesz, ty się zgadza. 5T12, UI7RT się zgadza. No panie, jeszcze tylko sobie kolorki sprawdzimy. No też się zgadza pieczęteczka. No też się powinno zgadzać, ja. Czątki też. I... no panie, no. Powiem panu, że pan dobrze wygląda. Zaskakująco. Idziemy sprawdzić, co pan tu masz. Okej. Okay. 9 smaków siana i 1 skrzynka jabłek. No jest i 9 smaków siana i 1 skrzynka jabłek. No i pięknie, ładnie. Zagier 53, jeszcze sobie tylko to sprawdzimy. No, na razie wygląda w porządku. Zagier 53. A no, to jest Zagier 53. Nasza masa pana 3840. Jeszcze rejestracja, deko T46 72TE. Panie, no wszystko się wydaje być w porządku. Lampki pan masz. Sterka pan masz, szyby pan masz. Zderzaczek jest. Panie, no nic tylko jechać, nie? Moim zdaniem. Wszystko jest pięknie. Jedziesz pan na azyl, wszystko masz pan ważne. Zapraszam. Rado tu ksaju, Amanu. A cię obaczysta. No widzę. Perfekcyjna kontrola. I ten... takim po... dobra. Się nie zgadza. Też się nie zgadza. Zdjęcie też się nie zgadza. Dużo pana się nie zgadza, wiesz pan? Najbardziej, że to jest niby zawet, a na moje to to nie jest zawet, ale to na moje to... nie, akurat zawet to to jest. Wiesz pan, co dużo się tu panu nie zgadza. Oczywiście. A zawsze wszystkich czas marnuje. Te papierosy to co, to same tutaj z siebie? Przyszły na spacer, czy nie wiem? Jeszcze więcej tu pan masz takich elementów, to akurat nie ma. Jestem z siebie dumny, panie, jestem. To oszipka! Ja błąd popełniam. Gdzie tam? To pan błąd popełnił. Nie. Dwóch więźniów z jednego dnia. Jak mi miło. Zawsze jakby się zapełniło, to mogę kupić większe więzienie. Dobra, no tutaj się jeszcze popatrzmy. Pani żywa? Tak, pani żywa. To jak żywa, no to to raczej papierosów sobie paczek nie przewozi. Ja to koło już tak. Jak ktoś miał? Nie, no tu nie ma nic. Ty ma w klonę, no tutaj też mamy. Pięknie.
Już na wyczucie ich biorę, ja już po prostu nic nie muszę aż mieć. Aż wiem, kiedy oni coś tu przemycają. Czy to w ogóle można zniszczyć w środku, czy nie? To na przykład. No to mi nie da nic nie da, no ja bym tu musiał sobie samochód rozwalić. Bez sensu. Ewentualnie tu jeszcze sprawdź. To nic nie ma. Dobra. Bez sensu, panie. Jeszcze tylko sobie tutaj posprawdzamy, nie? Właśnie. W takich rzeczach to raczej na pewno będzie. Mydło, mydło. To nic nie ma. Dobra, panie, ciemno się zaczyna robić, wiesz pan? Maduro. A, weź pan to wyczyść. Swoimi sprawami, no właśnie się zajmuję swoimi sprawami i jadę oddać tą kontrabandę całą. No i wiecie, kiedy pewnie ten drugi pojazd będzie lepszy? Ten ostatni do przewożenia tej kontrabandy i więźniów? Ten, kiedy zrobimy... Kiedy zrobimy coś, coś... Coś, coś takiego. Gdzie? Pojemność się dalej taka sama. Ja. Naciął mi ten samochód, bro. Dobra, jedziemy to sprzedać. Jedziemy to sprzedać. A no i na bazę policji to się jechało tędy. Jak ja ich uwielbiam, naprawdę. Przez nich drzewo wjechałem. Nie na to było to strzelanie, teraz tylko będę musiał samochód naprawić. Przez to wszystko. To jedziemy, jedziemy, jedziemy. No to nie jest daleko tutaj. Dopiero teraz otwieramy drzwi, jak tamten przejdzie, bo on lubi drzwiami dostawać. Poważna robota. Łączy prawie 1000. Gdyby tylko jeden przemysł, panie, to już chyba ze 3 akcji, czy 2. I chyba jakbym to w magazynie tym swoim głównym zostawił, to chyba tego nie zaliczyli. A nie, no chciałem skręcić, wiesz pan, chciałem, ale no nie wyszło. Te ścinki przyjeździe są naprawdę super, nie? Dobrze, że to dopiero się ściemniać zaczęło. Się cieszę, że wybrałem ten dłuższy dzień, no bo to... W tym krótszym to ciężko się było wyrobić, naprawdę. A teraz na spokojnie. Lecimy, nie trzeba po nocach jeździć, można się wyspać. To jest spoko. Fajnie, że to dodali, tą opcję. W tamtą stronę jakoś lepiej im to szło. Dobra, uważaj panie, bo zaraz pan wjedziesz tego policjanta. A dajcie powrotny, Iwariuszu. No witam. Idę do siebie, jak coś.
No dobrze. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.